Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Kangurku Kao, tajemnica wulkanu. W poprzednim odcinku udało nam się przejść świątynię wiatru, dzięki której dostaliśmy tak zwany artefakt wiatru. Ponadto zdaliśmy test na, a raczej kurs na sternika, dzięki czemu możemy podążać, a raczej pływać motorówką. I w dzisiejszym odcinku zmierzymy się z artefaktem wodnym bodajże. Więc udamy się na wyspę tam wodną i sprawdzę, czy wszystko działa dobrze, tak więc poczekajcie sekundkę. Jak najbardziej, tak działa wszystko fajnie. Ogólnie mamy już ponad połowę gry, tak więc myślę, że bez zbędnego przedłużania udajemy się do tej oto łódki. A, przepraszam, mam wcisnąć wcześniej przycisk akcji, myślałem, że mam się jakby tam do niej wskoczyć. Oj, głupia. Dobra, zobaczymy, co dzisiejszy odcinek nam pokaże. O kurcze, zaczynamy sobie z tym ziomeczkiem, tym wulkanem, który to już raz z nim walczymy. Już nawet przestałem liczyć, chyba z piąty, jak nie szósty. Dobra, zdobędźmy sobie te oto duszki. Te oto dusze, czy Bóg wie co to jest. I ominiemy sobie tego typa. Okej. Teraz tak, tutaj widzę, że są te kry. Albo kryształowe te. Nie wiem, zaraz ogarniemy to. Tylko najpierw ominiemy sobie tych ziomeczków. Udajmy się do góry. Coś tutaj ciekawego pewnie będzie. O tak! Dwóch naraz. A raczej dwa naraz, po dwa naraz. Dobra, tutaj mamy coś tu ciekawego. Mam tutaj w ogóle jakąkolwiek laskę dynamitu? Chyba mam. A nie, tu nie trzeba było nic robić. I to by było na tyle z mojej podróży, widzę. Bo tutaj się nie dostanę. No dobra, luzik. Wiecie co? Okienko sobie przesunę trochę. Oj, sorry za kursor. Okienko sobie przesunę tutaj trochę do góry. Żeby mi jakby, wiecie, objęło całe okienko OBS-owe, żebym mógł cokolwiek widzieć. Żebym też widział, czy czasem bramka mikrofonu leci sobie dobrze i zgodnie z planem. A nie, że się okaże, że nagle w którymś momencie mikrofon mi przestanie nagrywać. Ty, ale to jest 300 IQ. To co zrobiłem teraz, bez kitu, nie? Ej, a te ziomeczki przypominają te właśnie pszczoły z KO dwójeczki. Ciekaw jestem, czy będą próbowały się wbić w ziemię. Ale nie, chyba nawet w poprzednim odcinku żeśmy pokonywali. Albo dwa odcinki temu, coś takiego. Coś było. Dobra, zginął. Bardzo dobrze. Jeszcze mamy trzy serduszka zdrowia, tak więc easy man. Zbierzmy sobie tutaj te duszki. Może zejdźmy na dół w sumie w razie co? A masz. Oj, tam jest checkpoint, bardzo dobrze. Checkpoint nam się akurat przyda. Nie będę tego ukrywał. 208, bardzo dobrze. W razie co sobie chyba wezmę tą laskę dynamitu, bo nie wiem co mnie będzie dalej czekało, szczerze. A wolę, wiecie, wyjść z założenia, że przezorny zawsze ubezpieczony, wiecie o co chodzi. A nie, że tutaj się stanie smutna rzecz taka, że spierdzielę to. Wow, to
To było dobre akurat. W ogóle sorry za tą taką krótką ciszę, ale chciałem, żebyście sobie posłuchali tego soundtracku, bo jest w sumie fajny. Szkoda tylko, że on się tak jakby powtarza cały czas. No ale trudno. Wiem, jestem bardzo uczepliwy. Uczepiłem się tego trochę jak gówna na muchę. Sorry. Co to było za słowo? Jak gówno do muchy, w sensie. Wiecie o co chodzi. Jak mucha do gówna. O. Ale no... No nie ukrywam, lubię mieć jakby w grach pełny soundtrack, a nie lubię jak często soundtracki się powtarzają, bo mam czasami wrażenie, że na takich właśnie grach to trochę powoduje, że twórcy mają tak jakby lenia kompletnego, wiecie o co chodzi. Dobra, dostaniemy się teraz tutaj do góry. Super. Tutaj mamy tych ziomeczków. O kurcze. A, to będzie lightowe. No i fajnie, jesteśmy tutaj, ale nie mamy świetlika. God damn it. Dobra, cofamy się. Dobra, wracamy do góry. 300 IQ. Dobra, idziemy sobie tutaj dalej. Wszystko fajnie. O, i mamy znowu naszych pszczołopodobnych przyjaciół. Dobra, zaraz się z nimi rozprawimy. Ja sobie tutaj laskę dynamitu wezmę, a raczej zapas lasek dynamitu. Maksymalnie możemy ich mieć 20 z tego co pamiętam. Dobra. Dobra, mam plan B. Weźmiemy to, bo to nas wyleczy. Okej. Ło! Dobra, nie to chciałem zrobić. Chciałem się przeturlać tak jakby w jego stronę. Oh, shit. Na szczęście się wyleczyłem, więc ha. Ale was porobiłem. Bo się wyleczyłem z tego... samego. O, i już po nich. Super. W ogóle tak się was zapytam, co tam u was? Jak tam u was leci sobie dzionek? Ja to jakbyście byli ciekawi, nagrywam 8 stycznia. I nagrywam to przed 11 sobie. Dzisiaj idę do nowej roboty, tak się pochwalę. Jestem ciekaw, co będzie ciekawego tam. Myślę, że będzie spoko, bo mam dobre nastawienie poza tym. Ale tak to jak u was w ogóle pogoda, bo u mnie powiem wam szczerze, że ta zima, to już praktycznie tej zimy nie ma. Tam niby jest troszeczkę malutki mrozek, ale w głównej mierze to teraz jest u mnie tak jakby zimno bez śniegu. Wiecie o co chodzi, chyba, czy nie wiecie? Bo jak nie wiecie, to spoko możecie napisać w komentarzu, o co mi chodzi w ogóle, czy mam rozum i godność człowieka. Dobra. No i spoko. Pewnie się zapytacie, o co chodziło z tą zagadką, bo tutaj był tak zwany wodospad. Swoją drogą fajnie ozdobiony. Jak zawsze muszę na takie coś zwracać uwagę. No ja po prostu muszę, wybaczcie, to jest moja już natura. uważam. Zagadka, która była tutaj, była bardzo prosta, bo musieliśmy się z wody stąd tutaj pozbyć. I teraz tutaj się dostaniemy. Bo jak pamiętacie, tutaj był ten wodospad, który tak jakby nam wadził. A teraz dzięki temu otoczenie się troszeczkę zmieni w takie bardzo kopalniane otoczenie, bo jak widzicie tutaj mamy taką belkę, która nam ma symbolizować tak jakby futrynę albo jakiś filar. I tutaj mamy dużo pajęczyny, więc tak naprawdę no nie ma to za bardzo związku z świątynią wody, co prawda, ale powiem wam szczerze, że jak dla mnie to plus 10 za takie przejście, serio. I trzeba to tak jakby... przesunąć. No w sumie też tak można przesunąć, bo tutaj nie mielibyśmy jak nawet tego przesunąć.
Tutaj mamy, o, zdrówko, przyda się. No, i porobiony. Ałała. Zapomniałem, że tutaj są te. Bo faktycznie tutaj są takie, widzicie, w podłodze, tu są takie dziurki. I one tutaj mają symbolizować, że tutaj zaraz kolce się wyłonią. Więc dlatego radzę wam patrzeć na to, gdzie stąpacie kangurkiem. Bo może być w najgorszym przypadku sytuacja taka, że stąpniecie na takie okrągłą podłogę. No i tyle będzie z zabawy, bo tak naprawdę co się stanie? No, zginieć. Ała! Dobra, mam karę. I wiecie co? Teraz spróbuję się stąd dostać tutaj. Bo trzeba będzie teraz... Fuck this. Zmieńmy kamerę. Dokładnie. Trzeba będzie teraz ten klocuszek przesunąć tam, żeby tutaj dostać się do tego otworu, ponieważ tutaj mamy malutką niespodziankę. Tak przynajmniej mi się wydaje. O, bardzo ładnie ozdobione pomieszczenie, w sensie pokoik bardzo ładnie ozdobiony. O, i co my tutaj mamy? Czyżby namiocik w środku jaskini? Dosyć taka nietypowa miejscówka na checkpoint, no ale nie mnie to oceniać. O, tutaj sobie odblokowaliśmy już przejście. Tam wyżej coś jest? Nie, tam już byliśmy. Czyli po prostu się tam jakby podłoga wysunęła. Swoją drogą, fajnie tutaj sobie soundtrack leci. W sumie tej nutki jeszcze nie słyszałem. A jak słyszałem, to pewnie jakaś lepsza wersja tej nutki się tutaj odpaliła. Albo jakiś remix. Nie wiem. No ale to będzie nawet proste zadanie, bo tutaj trzeba, jak widzicie, pójść trochę na logikę i zaatakować te dwa przyciski. Więc... Tak i tak. Dokładnie tak. Teraz nam się tutaj ten uruchomią platformy. Eureka, dokładnie tak, eureka. Zastanawiam się w ogóle co tam jest. Bo fajnie wygląda ta taka kamienna ściana, troszeczkę poniszczona na dobrą sprawę. Fajnie to się prezentuje, nie będę tego ukrywał. Dobra. To teraz idziemy sobie do tyłu, nie? Dobra, odblokowaliśmy sobie drzwiczki. Teraz uwaga, kolce. Uwaga, kolce. Uwaga, kolce. I teraz znowu, uwaga, kolce. No, niestety, ja nie uważałem i jak widzicie, zginąłem od kolców. Nara, frajerzy. Idę sobie stąd. Dobra. Wow, 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 dobra, troszeczkę przesadziłem, nie będę tego ukrywał. Fuck. Dobra, udało się, uniknąłem tego jakoś. Super. Najgorzej, nie, no to było naprawdę słabe z mojej strony. I wszystko znowu od początku. Jak ja uwielbiam tę grę. No dobra, runda druga. Fajne w ogóle są tutaj te grzyby po bokach, jak widzicie, te takie fajne świecące. I tutaj ten, to taka roślinka w sumie. To widać troszeczkę, że to miejsce już musi być od kilku lat opuszczone, skoro takie rzeczy mają miejsce, że tutaj takie, no, rośliny są i tak dalej, że to tak wszystko jakby spowodowało trochę takie szkody, że mamy tutaj popękane cegły, w ogóle wszystko się tak wzrosło. Nie zdziwi mnie fakt, jeżeli to się okaże, że takie, wiecie, po prostu w nadzwyczajnym świecie te... W nadzwyczajnym świecie jest to po prostu stare i już spróchniałe. Ale to jest prawdopodobnie marmur, ta cała futryna taka, albo ta cała taka brama.
No dobra, teraz mamy tutaj zagadkę, a raczej taką sekcję, gdzie musimy wejść w tą skrzynkę i pewnie się skradać przed wszelkim złem. Tutaj widzę, że brama za nami się zamknęła. Więc uwaga, uwaga. Lepiej nie kuśmy losu tak naprawdę. Bo zadaniem jest tutaj... A, widzę, że tutaj znowu są te wulkanodauny. Więc po prostu zagadka jest taka, że... No właśnie, taka była zagadka z Lakafa. A zagadka w tym poziomie jest następująca, że po prostu musimy tego downa atakować. Tylko, że wiecie, w takiej troszeczkę, no, nienaturalnej pozie. O właśnie, widzicie, będzie musi tak jakby robić coś takiego. Ta zagadka w sumie... Dobra, mogę kłamać. Ona nie jest nienaturalna, tylko jest po prostu dosyć ciekawa i trochę taka logiczna, że trzeba, widzicie, faktycznie logicznie trochę podchodzić do pewnych aspektów w tej grze. I teraz patrzcie, non-stop musimy spamować. Ja spamuję przycisk S, bo taki mam odnośnie rzucania tymi dynamitami i w ogóle bumerangami, czymkolwiek. Więc no, tak to mniej więcej będzie wyglądać. Cała ta konfrontacja, sytuacja, cokolwiek, jakkolwiek możemy to sobie nazwać. No i teraz prawdopodobnie ostatni nas już czeka. Mamy jeszcze 2 HP, jeżeli chodzi o naszą skrzyneczkę. No i chyba mamy zaliczone już. Tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz tylko nie zrobić głupiego... A nie, tu jest jeszcze jeden. Oh shit. No ciągle w ten jeden punkt trafia. Celuję. Dobra, widzicie, szybko poszło. Więc jednak nie ma co się stresować. Ojejku, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Dostaniemy się teraz tutaj. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o to, tak naprawdę. Teraz przejdźmy sobie w tą sekcję i teraz pójdźmy bokiem, bo tutaj, jak widzicie, są te dusze, które no bardzo fajnie byłoby zebrać. Swoją drogą podobają mi się te... ten aspekt tej takiej, widzicie, wodnej ściany tutaj obok nas. I naprzeciw nas. To jest po prostu bardzo epickie i ja bardzo szanuję takie, tak jakby... aspekty graficzne. Bardzo takie coś lubię. Bo to daje takiego fajnego klimaciku. Jeszcze z dobrą muzyczką w tle, jaka jest teraz tutaj grana. Ale powiem szczerze, nie wiem czy ja to mówiłem, ale... Kangurek K.O. troszeczkę nie tylko wyglądowo, ale tak poziomowo, niektóre te właśnie poziomy przypominają strasznie grę Indiana Jones. Albo film Indiana Jones. Że po prostu, wiecie, taki klimat strasznie Indiana Jonesowy. Nie wiem, jeżeli chcecie, możecie napisać, czy wam też się tak wydaje, czy tylko ja mam takie spostrzeżenie co do tytułu Tajemnica Wulkanu. Tak mi się przynajmniej wydaje, no nie wiem, mogę się mylić oczywiście. I zastanawiam mnie w ogóle, że ta mini latarnia zabrała nas do takiego czegoś, skoro jak widzieliśmy na samym początku było przejście, gdzie tak naprawdę był tylko korytarz prosty, więc nie wiem, czy K.O. po prostu dostał się tutaj w jakiś magiczny sposób, czy przez jakąś ścianę się tutaj dostał? Nie wiem, to jest troszeczkę takie trochę na siłę tłumaczenie logiki Kangurka K.O., a po co tłumaczyć sobie takie coś na siłę, skoro... Jezus Maria, jak ten poziom pięknie wygląda, ale w ogóle to widać, że jesteśmy na samej górze. Patrzcie w ogóle na to, przecież tam na dole byliśmy. Chyba, że ten korytarz to tak naprawdę była winda, która nas tu zabrała, bo to jest bardziej prawdopodobne, że to winda była niż ten. Dobra, zanim my to uruchomimy, weźmy, zbierzmy sobie tutaj, bo ja coś czuję, że jak ja to wcześniej uruchomię, to tak naprawdę popełnię jeden z największych błędów mojego życia, jeżeli chodzi o tę grę oczywiście. Jak wygląda tam sytuacja? Trzeba będzie się tam dostać do świetlika, który, jak rzecz jasna, nam odblokuje drogę i prawdopodobnie odblokuje nam drogę do ostatniego, przedostatniego, przepraszam najmocniej, przedostatniego artefaktu. Będziemy mieli chyba w tym odcinku już trzeci artefakt. Mam przynajmniej taką nadzieję.
O kurde. Czyli artefakt jest tam na dole teraz. Tego się nie spodziewałem. Tutaj mnie gra po raz pierwszy zaskoczyła. Dobra. Dostańmy się tam. Nie! Zdążę, zdążę, zdążę. Ja, yeah, zdążyłem. Tutaj jeszcze było, co nie? A kamera nie chce ze mną współpracować. What is this? O, i teraz dostajemy się tutaj tak pajęczyną. Fajnie tutaj jest zrobione, fajnie, fajnie. Ej, no kurde, to jest epicki sposób zrobione. Ja nie mam w ogóle na co narzekać w ogóle. Teraz dostańmy się tutaj. Spoko. O, i super. I teraz trzeba odmierzyć skoki. Uwaga, bo zrobię to z tego oto momentu. Teraz życzcie, trzymajcie za mnie kciuki wszyscy w komentarzach, gdziekolwiek, nawet to przed ekranami. Trzymajcie za mnie kciuki, by mi się udało. Bo to będzie niezapomniana przygoda, dostając się na sam środek. Haha! Widzicie? Za pierwszym razem, bitch! Dobra. Okej. Okay. To teraz się cofamy z powrotem do wspaniałej, najwspanialszej windy, która nas zabierze na samą górę. Lol, mamy, patrzcie ile, 797 na 1000. O kurde, brakuje nam tylko trzech, żebyśmy mieli 800 na 1000. Masakra, mi się wydaje, że tę grę w następnym odcinku albo za dwa skończymy już sobie. Kurde, to nie będzie długi let's play, a myślałem, że ta gra jest troszeczkę dłuższa, a to się okazuje, że... No jednak nie za bardzo. Jednak się troszeczkę myliłeś, Michał. Dobra, dostańmy się do tej bramy, która jest, jak widzicie, tam. Nie mogę wam kamerą pokazać, bo kamera... A nie, dobra, kamera się już nie buntuje. Otóż tutaj jest, więc dostańmy się tam. Dawaj, otwieraj. Lol, my już tutaj wyszliśmy. Ile mamy? 250 na 200. Ej, mamy poziom zaliczony na 100%. Kurde, szapoba. Fajnie, w pół godzinki się nam udało 100%ować. W sumie nawet trochę krócej, bo nie licząc oczywiście edytu, nie? Bo z edytem to pewnie będzie troszeczkę mniej, ale no zobaczymy, jak to oczywiście wszystko pięknie wyedytuje się. Czy chcesz wrócić do wioski pelikanów? Jak najbardziej tak. Wsiadaj KO i ruszamy stąd. Nie ma to tamto. Choć wam powiem na dobrą sprawę, że sekcja z tą świątynią, w sensie wodną, te filary i te wszystkie w ogóle jakby ozdobienie trochę mi przypominało świątynię w Raymanie 2 Wielka Ucieczka, wiecie, tą kamieni i ognia. Jezus Maria, jak ja nie cierpiałem tego poziomu, bo on cholernie długi był. Dobra, wiecie co, w razie co sobie grę zapiszę, zobaczymy jaki mamy w ogóle status. 70%, o proszę. Ja pierniczę, to już mamy przynajmniej 2/3 gry za nami w sumie jest. Dobra, porozmawiamy sobie z kapłanem. Ciekaw jestem, co teraz powie ten gargulec na jego łbie. Artefakt wody już jest nasz. Masz już wszystko, co jest potrzebne, żeby umieścić artefakt w bramie. Uwaga! Teraz trochę magii. Trzeci artefakt już jest na swoim miejscu. To już praktycznie wszystko gotowe. Przypominam, że potrzebny jest jeszcze jeden. Ty nigdy tego nie pamiętasz. Co za kapłan? Matko Bosko, co on tam chce? W ogóle to porozmawiamy z nim, może nam powie co nieco. Przypominam, wioskę zaatakowały potwory. Ty tylko byś panikował. Zbij się w powietrze, pokonaj protioddziały. No dobra, idź do gadżetu, on już coś tam szykuje. Ja tymczasem odpocznę sobie. Może się ukryję, albo się nie ukryję, a może jednak się ukryję. Tak, tak, tym razem się zgadzam, schowajmy się. No to jestem ciekaw, co tam się ciekawego dzieje.
Bo słyszę tam w tle jakieś bombowce, jakieś odrzutowce. Kurde, no nie wiem, co tutaj w ogóle się dzieje. Taka spokojna wioska pelikanów, a tutaj takie dymy się dzieją. Dymy, moi drodzy, dymy. No dobra, w sumie zobaczmy, co tam ciekawego się dzieje. Jestem ciekaw ogólnie. Chyba do tego musimy, tak, do tego musimy podejść. Dobrze, że jesteś. W końcu mi się udało. Jak wiesz, ceny ropy ostatnio strasznie podskoczyły. Przerobiłem silnik samolotu i teraz jest zasilany gazem. Będzie tanio i ekologicznie. Wioska jest w ciągłym stanie zagrożenia, więc dodałem uzbrojenie. Użyj któregoś z ataków, aby strzelać. Teraz szybko do samolotu. Niech się odezwie w tobie instynkt wojownika. No spoko, niech się ten instynkt wojownika, że to jest to akurat prawda. Zginąłem, ale w sumie... Dobra, never mind. I teraz musimy lecieć pewnie do... No właśnie, tych zniszczyć. Pagasów. Jak tu się w ogóle strzela? W ogóle co to są za kontrolki? WTF? X-em możemy sobie turbo dać. Spoko. Jeden chyba zginął z tego, co widzę. Oj, chyba drugi też zginie. Zaraz zginiesz, frajerze. Dobra, zginął. Rozbił się. Okej, następni się pojawiają. A, czyli to będzie taka minigierka, gdzie będziemy musieli się naparzać. Ej, trochę mi to teraz przypomina tego. Crasha Bandicoota 3 i ten poziom Mad Bombers. Albo Bye Bye Blimps. Gdzie sterowaliśmy albo Coco, albo Crashem. W sensie w Bye Bye Blimps Coco, a w Mad Bombers Crashem. To trochę tak wygląda, że musimy znowu naparzać w te sterowce. Nie wiem, możecie równie dobrze powiedzieć, że każda gra ma trochę takie nawiązanie do Crasha, ale no... No sorry, takie już jest moje, że tak powiem, zdanie. Ja często lubię jakby takie rzeczy z Crashem nawiązywać, bo Crash to tak moim zdaniem fajnie perfekcjonalizował, jakkolwiek to brzmi w sumie, czy jest w ogóle takie nawet słowo, nawet nie wiem. Sperfekcjonował, coś takiego. Ale widać, że się dymią, czyli oznacza to, że ich żywot zaraz dobiegnie końca. A nie to, co mój. Bo ja się nie dymię przynajmniej, w przeciwieństwie do nich. Dobra, jesteśmy z powrotem. Tutaj się znowu ich 5 pojawiło, czyli to prawdopodobnie jest ostatnia faza. Nie wiem, nie chcę, że tak powiem, oceniać, tak mi się przynajmniej wydaje. Że to może być ostatnia faza, dlatego pozwólcie, że ich trochę wyminę sobie. Też nie chcę, żeby było tak, że oni mi sporo HP zjadą. Jak widzicie, już jeden we mnie próbował strzelać. Nie będę ukrywał wam tego. Ja jestem naturalny w tym, co mówię. Ja w tym momencie powiem wam czystą prawdę, że ta minigierka jest strasznie żmudna. Jak wcześniejsze minigierki trochę powodowały u mnie rage, co prawda. Na przykład wyścig albo ta łódka, co była w poprzednich odcinkach. W poprzednim odcinku czy w poprzednich? Nie, w poprzednim chyba. No, jak ta była minigierka z tą motorówką, to na wiecie co, mimo że powodowała u mnie złość, ale jednak to było jakieś wyzwanie. A tutaj jedyne co się dzieje, to zabij tych wybranych wrogów na minimapie. Po czym i tak pewnie skończy się wszystko tak samo. O, jeden tam chyba już... Jeden został, czy dwa w końcu? Nie. Dwa zostały, tylko jeden się gdzieś skampił. O, tutaj jest ten bakłażan.
A, jeszcze jest są. Czyli może to będzie ostatnia już faza, taka mega fest ostateczna, bo już mam 42 minuty na nagraniu. LOL. Mam nadzieję, że to nie będzie tak, że to jest dopiero początek, że tu jeszcze będą na mnie szykowali, chociaż wątpię w to. Nie sądzę, żeby to było aż tak długie. Dobra, jeden tam odleciał. Zostało ich 5. 4 tak naprawdę w sumie. No teraz będzie 3, bo tamten podejrzewam, że on zaraz zginie. On będzie już się zaraz do piachu. Szkoda, że nie ma tutaj żadnej apteczki, więc muszę tak naprawdę na oko grać. Mocno na oko. Gdybym mógł się jakoś wyleczyć. Gdybym miał taką możliwość, to by było dobrze. Ja mam tak naprawdę już kapkę HP. A podejrzewam, że jeżeli że to już jest końcówka, a jak zginę, no to nie będzie fajnie. No właśnie, kurde, nie będzie fajnie. Oni jakoś, ale to pewnie było trochę tak wymyślone, żebym ja zginął, nie? To pewnie tak trochę ustawione było. Dobra, jesteśmy z powrotem. Naparzamy się teraz tutaj z 2 już, bo tylko 2 została. Patrzcie, ile mam HP w sumie. To akurat dobrze świadczy, że może to przeżyjemy. Może Kao uratuje tą... Dowie się jakaś tajemnica wulkanu. Co ten wulkan w sobie takiego skrywa. I to wszyscy są? A nie, bo jeszcze jest jedna fala. No dobra, tak więc teraz sobie na spokojnie wybiję ich w większości i się zaraz widzimy, bo ten etap tak naprawdę i tak się niczym prawie, że nie różni. No dobra, jestem z wami z powrotem, już tylko 2 zostało. Którzy wcale w lepszym stanie nie są, bo jak widzicie są w masakrycznym stanie, już są tak naprawdę na odlot. W sensie na taki odlot, że spadną w dół zaraz. No i już spadli. I koniec. Chyba musimy podejść znowu do tego typka. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jestem bardzo zajęty, wróć później. Aha, czyli już nie z nim mamy do podyskutowania, to może z kapłanem mamy do pogadania. Skoro udało nam się zaliczyć ten, to chyba coś to oznacza. Czuję, że moment otwarcia bramy już blisko. Nie wiem, czy wiesz, ale nasza studnia nigdy nie miała wody. Wyschnięta. Taka biedna jest. Nawet bym powiedział, tak mi jest jej trochę żal. Wiesz, chyba naturalne, że skoro w studni jest ogień, to woda wyparowała. Nie potrafisz logicznie myśleć. Co ty byś beze mnie zrobił? Strach pomyśleć. Dobrze, że zawsze jestem w pobliżu. Mam prośbę. Wskocz do studni i sprawdź, co tam się dzieje. Jeśli mnie pamięć nie myli, to jest tam... Tak. Ten artefakt ognia. Zdobądź go, a potem szybciutko wracaj do mnie. Jezus Maria, ta kukła na głowie tego kapłana naprawdę jest bardzo wredna. Masakra. W ogóle ile nam już procent? 76. Prawie 80.
Moi drodzy, dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało, że w sposób ciekawy prowadziłem Let's Play. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej serii, czy wam się ona podoba, czy nie, bo mi się przyjemnie ją prowadzi. Co prawda są odcinki, gdzie jestem bardziej emocjonalny, są odcinki, gdzie bardziej spokojny jestem. Ale myślę, że nie ma co niepotrzebnie rage'ować, jeżeli są sekcje, które nie są tak naprawdę mocno tryhardujące, to myślę, że rage tutaj nie jest w żadnym wypadku wskazany. Tutaj po raz kolejny spoglądamy na naszą polską piękną flagę. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, spodobał ci się mój content, zostaw łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. Również zapraszam cię bardzo serdecznie na grupę na Facebooku, ponieważ tam daję informacje o wszystkich odcinkach, czy robię live'a, czy nie robię live'a, czy cokolwiek się dzieje, czy coś się nie dzieje. Dziękuję wam jeszcze raz za uwagę. Do następnego razu i napiszcie, czy fajnie się wam przyjemnie ogląda Let's Play, czy w fajny sposób go ciekawie prowadzę. I tak dalej, bo mam już 53 minuty na liczniku, tak więc będę się z wami żegnał. Na razie, cześć, pa pa!